A teraz panel o pierwszej Rzeczypospolitej z tytułem Pierwsza Rzeczypospolita, światowa potęga wolności i zasad. I bardzo mi miło, że mogę powitać wspaniałych panelistów. Po mojej prawej stronie pan profesor, minister, senator Włodzimierz Bernacki. Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw monitorowania wdrażania reform szkolnictwa wyższego i nauki. W 1988 roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie kolejno był zatrudniony na stanowisko asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. W 2008 roku objął funkcję dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na wspomnianej uczelni. W tym samym roku został profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem Ośrodka Myśli Politycznej. Wykładał w Państwowej Szkole Wyższej Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek i kilkuset artykułów naukowych. Po mojej prawej stronie tutaj pan profesor Andrzej Bryk. Wykładowca historii ustrojów, konstytucjonalizmu i historii idei polityczno-prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uczelni Łazarskiego. Profesor między innymi Uniwersytetu Harvarda, Uniwersytetu w New Hampshire, Amherst College, Claremont Institute oraz Institute of European Studies w Wiedniu, dyrektor Instytutu Studiów Amerykańskich Akademii Krakowskiej, redaktor amerykańskich tomów krakowskich studiów międzynarodowych. I nasz ostatni panelista, profesor Arkady Rzegocki. Politolog, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie również szef służby zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Bardzo mi miło, że mam takie wspaniałe grono panelistów. No właśnie, pierwsza Rzeczypospolita. Pierwszej Rzeczypospolitej, w ogóle w trzeciej Rzeczypospolitej, doklejono gębę. Doklejono gębę. Gębę... ustroju, który doprowadził, który jest związany z samymi klęskami, liberum veto, pijącą i bawiącą się szlachtą, miejsca, które, czy czasu w historii, którego nie warto wspominać, często, jeżeli już, to negatywnie, a jeżeli, jeżeli nawet wśród naszych wybitnych przedstawicieli, pisarzy, takich jak Henryk Sienkiewicz, znajduje się pokazanie tych osiągnięć pierwszej Rzeczypospolitej, no to dzisiaj nawet pojawiają się takie apele, żeby, a może Sienkiewicza tak często w tej szkole nie było, bo po co tak ma być. I ponieważ dzisiaj rozmawiamy o polskości, często w tonie afirmatywnym, to nie da się rozmawiać o polskości w tonie afirmatywnym bez powiedzenia prawdy o pierwszej Rzeczypospolitej. W związku z tym może najpierw takie pytanie, no bo wady pierwszej Rzeczypospolitej znamy, ale osiągnięcia pierwszej Rzeczypospolitej. Może o to bym zapytał najpierw naszych panelistów. Jakie były najważniejsze i takie wyjątkowe osiągnięcia tego okresu? Panie profesorze. Profesorowi zadać takie pytanie, to skazać się na konieczność słuchania i jeszcze raz słuchania, a to pytanie jest rzeczywiście wyjątkowo z jednej strony łatwe, ale z racji tego, że jesteśmy uczestnikami konferencji, musi być krótką, więc już nie przedłużam. Szanowni Państwo, więc można w kilku wymiarach. Po pierwsze, traktujmy Rzeczpospolitą w takim rozszerzonym tego słowa znaczeniu, nie tylko od Unii Lubelskiej, a więc od 1569, ale traktujmy Rzeczpospolitą jako ten byt instytucjonalny, państwowy, ale również i kulturowy, cywilizacyjny, trwający właściwie od panowania Kazimierza Wielkiego, królowej świętej Jadwigi, aż po upadek pod rok 1795, ale jeszcze powiedziałbym nawet i szerzej, ale jeśli Rzeczpospolita, to rzeczywiście do jej kresu. To jest ten czas tych kilku wieków, wieku XV, XVI, XVII, XVIII, to jest trwanie 400 lat.
Historycy zachodnioeuropejscy decydują się nawet mówić o cywilizacji, jeśli ciągłość trwania w sensie kulturowym i cywilizacyjnym, jeśli chodzi o pewien określony system wartości, jeśli chodzi o pewne formy instytucjonalne, ośmielają się używać wobec takiego okresu, wobec takiego bytu na określenia cywilizacja. Ja nie waham się powiedzieć, że Rzeczpospolita była tym bytem, tym organizmem, który przeniósł z czasów antycznych do czasów współczesnych pewien model myślenia o wolności, pewien model myślenia o republice, o republikanizmie, a więc o formach ustrojowych, które są w stanie zagwarantować to, co najcenniejsze. Po pierwsze wolność, po drugie to, co istotne i ważne, czyli również zadbanie o realizację dobra wspólnego, a wszystko to zrealizowane w pewnym określonym modelu. Ja jestem owszem z Krakowa, z Uniwersytetu Krakowskiego, ale jestem gorącym przeciwnikiem szkoły krakowskiej, tej stańczykowskiej. Niestety wielu historyków po dzień dzisiejszy traktuje ten czas miniony jako czas zły, niedobry dla Polski i Polaków. Ja wręcz odwrotnie. Zatem kiedy mówimy o tym okresie, to pamiętajmy, że mówimy o pewnej ciągłości kulturowej, pewnej ciągłości istotnej i ważnej. Jeden przykład, taki fundamentalny, bo o wolności to pewnie jeszcze będziemy tutaj mówić, o sposobie rozumienia tej wolności w czasach właśnie Rzeczypospolitej, tej pierwszej. Ale ważne jest, szanowni państwo, to, że pojęcie republika, którego używali mieszkańcy i poddani króla polskiego czy królowej Polski, rozumieli w trzech znaczeniach. Po pierwsze, republika jako instytucja państwa i tu definiowali to państwo jak święty Augustyn czy święty Tomasz, a więc wspólnotę prawa, ale również zbiorowość realizującą pożytek i dobro wspólne, ale i to pierwsze znaczenie, republika, Rzeczpospolita jako państwo. Po drugie, Republika Rzeczypospolita, tak jak definiowali to Rzymianie, a więc ustrój mieszany gwarantujący poprzez tę formę ustrojową realizację właśnie tego modelu, że prawo nigdy nie będzie, czy może inaczej, realizacja dobra wspólnego, użyteczności tej wspólnej nigdy nie będzie w opozycji do prawa naturalnego, prawa pierwszego, prawa wiecznego, jak mówili czy to stoicy, czy później Tomasz, czy jeszcze wcześniej święty Augustyn. A więc republika jako państwo, republika jako ustrój mieszany, a więc ustrój, w którym przejawiają się trzy formy, trzy ustroje, demokracja, arystokracja i monarchia. Zasadą było to, że powinien istnieć balans pomiędzy izbą poselską, czyli tak naprawdę sejmikami, pomiędzy arystokracją, czyli senatem i wreszcie pomiędzy monarchią, czyli królem. Szanowni państwo, nie mieliśmy w Polsce demokracji szlacheckiej. My mieliśmy Rzeczypospolitą, czyli państwo w rozumieniu państwa, Rzeczypospolitą, republikę jako ustrój i wreszcie po trzecie pisaliśmy Rzeczypospolita przez duże R, Respublika, jako to najdoskonalsze państwo, najlepiej urządzone w tamtym czasie w tej przestrzeni. Niestety pamiętajmy też, że Rzeczpospolita upadła nie z winy Polaków, tylko właśnie dlatego, że ten ustrój był ustrojem gwarantującym wolność. Natomiast wszystkie sąsiednie państwa, jak Rosja, despocja, monarchia pruska, absolutyzm monarszy i cesarstwo rzymskie, absolutyzm monarszy, monarchia całkowicie zaświadczona. Było zupełnie jasnym i zrozumiałym, że w kontekście trwającej rewolucji francuskiej, że celem będzie zlikwidowanie tego państwa, które może być zagrożeniem dla monarchów w tej części Europy. Więc nie wierzmy w te dyrdymały o tym, jakoby Polska upadła z winy Polaków. Nie. Polska upadła wtedy, kiedy, co gorsza, w tym wypadku, i też tego nie rozumiem, czcimy 3 maja, kiedy Polska chciała się reformować, to był dodatkowy argument dla monarchów, którzy już nie mogli czekać. No to prawda. Dziękuję panie profesorze. To...
To samo pytanie kieruję do pana profesora Bryka o osiągnięcia I Rzeczypospolitej. Tylko mikrofon poprosimy. Zanim odpowiem na to pytanie, muszę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, ponieważ my tu wszyscy jesteśmy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a pan redaktor Ziemkiewicz, który sprawia wrażenie, że wie wszystko, nie wiedział, kiedy powstała nazwa Uniwersytet Jagielloński. Otóż nazwa Uniwersytet Jagielloński, czyli zmiana z Akademii Krakowskiej, powstała w okresie Wolnego Miasta Krakowa na początku XIX wieku dla uczczenia reform Jadwigi i Jagieły po upadku Uniwersytetu pod koniec XIV wieku. To tyle tutaj tytułem wprowadzenia. Proszę Państwa, parę lat temu, przeglądając Bibliotekę Harvardzką, zauważyłem tam książkę, która była z inskrypcją z 1642 roku, De Optimo Senatore Goślickiego, jednego z najwybitniejszych filozofów politycznych Europy, która dostała się do Stanów Zjednoczonych, no wtedy jeszcze oczywiście nie Stanów Zjednoczonych, tylko Ameryki, na pierwszy Uniwersytet Amerykański założony w 1636 roku, a zatem 6 lat po założeniu tego uniwersytetu, kiedy przerzucanie czegokolwiek przez ocean było niezwykle ryzykowne i niezwykle oczywiście drogie. I nagle ta książka, która była centrum właściwie kultury europejskiej, znalazła się w tejże bibliotece. To pokazuje, czym była ta Polska tamtego czasu i jak promieniowała na wszystkie obszary. Oczywiście tutaj ta konferencja jest w jakiś sposób apologią, ale apologia nie jest niczym złym. Już Szekspir w Henryku V mówił, że w czas zamętu najważniejsza jest uroczysta pieśń. I ten czas zamętu, który właściwie funkcjonuje w tej chwili w Europie, jak również też oczywiście w Polsce, wymaga pewnego rodzaju jasnego zdefiniowania, o czym mówimy i czego bronimy. I teraz wracając do I Rzeczypospolitej. Pierwsza Rzeczypospolita oczywiście, jak profesor Baranski powiedział, wyrasta z pewnego podłoża. Ona się zakończyła tragicznie, no może nie do końca tylko z winy mocarstw obcych, bo jednak sporo na ten upadek pracowano. Ale to, no dobrze, jak będzie, no w każdym razie to, co jest ważne, jeżeli chodzi o polską historię i ten właściwie zupełnie wyjątkowy okres, który przecież przez niemal 200 lat funkcjonował znakomicie i promieniował, to, że Polska zawsze znajdowała odpowiedź na pewną graniczność i na pewne wyzwania, które Europa przez tysiąclecie doświadczała. Bo my jesteśmy w Europie od przeszło tysiąca lat. Innymi słowy, to jest jeden z najbardziej starożytnych narodów. Chrześcijaństwo wniosło kilka tutaj takich fundamentalnych rzeczy. Mianowicie wniosło to, co profesor Roszkowski czy ktoś z poprzednich panelistów mówił, że władza nie może wszystkiego, że władza ma pewnego rodzaju kod etyczny, którego nie może przekroczyć. Jeżeli go przekracza, to w tym momencie należy tej władzy wypowiedzieć posłuszeństwo. I to jest w dużym stopniu rzecz, którą po konkordacie w Monackim w 1122 roku, jako konsekwencja tego sporu o inwestyturę między papiestwem a cesarstwem, ugruntowano w Europie jako strukturę wolności. To znaczy wolność musi zawierać w sobie pewnego rodzaju struktury niepodatne na jeden monopolistyczny ośrodek władzy. I to chrześcijaństwo było częścią, ale proszę pójść na cmentarz, ostatni cmentarz I Rzeczypospolitej. Ostatni cmentarz, proszę Państwa, I Rzeczypospolitej jest na Monte Cassino. Kiedy tam krąży się wśród grobów żołnierskich, widać tam na tychże grobach krzyże katolickie, krzyże prawosławne, gwiazdy Dawida, półksiężyce muzułmańskie, a nad tym wszystkim góruje wielki chrześcijański krzyż jako symbol wolności, a nie opresji, jak to się dzisiaj próbuje powiedzieć. Co było takiego w polskości, że chcieli się za nią bić i umierać ci, którzy z tą polskością bardzo często mieli swoje rachunki krzyw? I to w momencie, w którym ta sprawa była już przegrana. Otóż, proszę Państwa, pierwsza Rzeczpospolita była swoistego rodzaju odpowiedzią na drugi pewnego rodzaju kryzys, który powstał w Europie, rozdzielający zresztą gospodarczo te dwie sfery i różnie interpretowany, a mianowicie na XV wiek. I tam się stało coś, co było dla Polski śmiertelnym niebezpieczeństwem i myśmy znaleźli odpowiedź zupełnie fenomenalną. Mianowicie po pokonaniu zakonu krzyżackiego, który miał gigantyczną sprawczą zdolność formułowania wyobrażeń o wschodzie,
tym o Polsce, na Soborze w Konstancji w latach 1414-1418 narzucano tutaj poprzez pisma Krzyżaków przekonanie, że oto mamy do czynienia z pewną rasą niższą na wschodzie, którą nie tylko należy edukować, ale należy ją zniszczyć. To była pierwsza idea rasizmu zastosowana do Europy Wschodniej. I odpowiedzią Polski, na tym polega oczywiście ten geniusz polskości, było skontrowanie tego poprzez profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, między innymi Pawła Włodkowicza, tak jest, Akademii Jagiellońskiej, złamanie tego kodu i narzucenie tym bałwanom z Europy Zachodniej wyobrażenia, czym jest polskość. Otóż ta elita, która została wtedy stworzona, była elitą, która generalnie nie miała w ogóle żadnych kompleksów wobec Europy. I my byliśmy Europą i taki człowiek z takiej Akademii Krakowskiej, czy powiedzmy później szlachcic, on w ogóle nie miał pojęcia o tym, że on nie jest częścią tej, powiedzmy, wspaniałej Europy. Potem mamy, proszę Państwa, największy przełom chyba oświeceniowy, ale on się zaczyna znacznie wcześniej, gdzie cała racjonalność Europy, przepraszam, cała kultura Europy zaczyna być definiowana, absolutyzm jest tego wynikiem, jako pewnego rodzaju racjonalny, naukowy projekt przekształcania rzeczywistości. I ta idea w rewolucji francuskiej była bardzo wyraźna. Ona była wyraźna w swoim wzorze niemieckim. Kant jest z jego uniwersalizmem tego typu przykładem. Niemcy zresztą tą fiksację mają do dzisiaj. A Rousseau jest drugim przykładem, który powiedział, cywilizacja jest skorumpowana, istniał kiedyś stan idealny, my tą cywilizację zniszczymy, żeby ten stan idealny przywrócić. Kiedy się patrzy na dzisiejsze dyskusje w Unii Europejskiej, czy powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, które dobrze znam, na tą całą kulturę przebudzenia, to jest tak naprawdę to samo myślenie. Zniszczmy wszystko to, co istnieje, bo jesteśmy w cywilizacji niesprawiedliwej i zbudujemy coś nowego. To jest oczywiście złudzenie, które już szatan miał w tych biblijnych opowieściach, dlatego że nie ma wejścia w świat poza mediację kultury, jakiejkolwiek kultury. Wchodzimy w świat z domu. Ten dom może być różny, ale to jest jedyna droga do tego, żeby potem po prostu wejść w świat. I to jest, ten przełom oświeceniowy był fantastycznym wyzwaniem dla Polski. I co Polska zrobiła? No, stworzyła go na nowo, na polską modłę. Polskie oświecenie robił polski Kościół. To on, generalnie rzecz biorąc, prowadził ten projekt reformy w taki sposób, żeby wkomponować w ten kod kulturowy Polski te nowe oświecenie. Nie przypadkowo Edmund Berg, kiedy zobaczył Konstytucję 3 maja, piał z zachwytu, że to jest po prostu osiągnięcie nieprawdopodobne na ówczesną Europę. I potem mamy jeszcze oczywiście parę innych przełomów. Jest przełom komunistyczny, no i mamy niestety przełom Unii Europejskiej, który jest tutaj też pewnego rodzaju wyzwaniem. I teraz wracając do pierwszej Rzeczpospolitej. Co było takiego fenomenalnego w tej pierwszej Rzeczpospolitej? Przede wszystkim no, idea wolności. Ale idea wolności rozumianej w sensie bardziej rzymskim, to znaczy ćwiczenia charakteru w kierunku pewnej cnoty, która jest cnotą oczywiście przeciwstawiającą się namiętnością. To oczywiście różnie wyglądało, ale cała edukacja polska była nastawiona na to, że my jesteśmy, dlatego powiedzmy z tych starożytnych tam Rzymian czy Sarmatów, że jesteśmy na tej osi północ-południe. I w tym momencie oczywiście ta idea wolności była ideą dążenia do cnoty, a jednocześnie zostawienia każdemu do budowania swojego własnego świata. To dlatego do Rzeczpospolitej uciekali wszyscy inni, którzy byli prześladowani z całej Europy. I to nie chwilowo, ale właściwie cały czas. To dlatego tutaj została zdążona cywilizacja jidysz, która potem została zniszczona przez niemiecki nazizm. Nie wbrew tejże cywilizacji, tylko dlatego, że ta cywilizacja umożliwiła stworzenie im swojej własnej wyjątkowej autonomii między starożytnym Sanhedrynem a nowoczesnym Knesetem Izraela. To tutaj każdy mógł znaleźć swoje miejsce i być po prostu zostawiony w spokoju. Dlatego, że władza miała pewne ograniczenia. Kiedy mówimy o tej wolności, to mówimy oczywiście też o republice. Republika, która była prawem. Nie król był prawem, nie szlachta była prawem. Republika była prawem.
Jan Kochanowski, jeden z dwóch, trzech może największych europejskich poetów renesansu, powiedział do swojego króla: Panie, nawiązując zresztą do języka biblijnego, Panie, najsłodsze imię jako wolny człowiek może powiedzieć swojemu władcy. To była ta idea, która generalnie rzecz biorąc zapewniała każdemu w tej Rzeczypospolitej swój dom na swoją miarę własną. I dlatego też Zygmunt August powiedział: nie jestem panem sumień swoich poddanych. Cuius regio, eius legio, które było przywołane tutaj wcześniej, czyli jakie mam, jaką religię państwową narzucam swoim poddanym, nigdy tutaj nie było spraktykowane. Tutaj każdy mógł oczywiście w wolności swoją wiarę wyznawać i jeżeli nie wyznawał, to nie dlatego, że Polacy byli, czy powiedzmy te elity polskie były angeliczne, to dlatego, że suwerenność była rozproszona na różnego rodzaju sieci wzajemnych tutaj blokowań. I to jest ten element bardzo, bardzo istotny. I wreszcie nawiążę jeszcze do chrześcijaństwa. Proszę Państwa, jest taka książka, można powiedzieć, kanoniczna dla polskiej inteligencji, mianowicie, czy byłej polskiej inteligencji, czy tej polskiej inteligencji nie ma już, ale Płomienie Brzozowskiego, gdzie tam po raz pierwszy starano się zmierzyć z polskością wychodzącą oczywiście z tego straszliwego okresu rozbiorów. I tam jest taka scena, gdzie Brzozowski próbuje określić, powiedzmy, jak ją zmodernizować, co z tą Rzeczpospolitą zrobić, próbując wyjść z tego koszmarnego twierdzenia, że my jesteśmy zapóźnieni nie tylko, powiedzmy, ekonomicznie, politycznie, ale kulturowo. Jest tam taka scena, gdzie dwóch uniwersalistycznych, komunistycznych, nazwijmy to tak, intelektualistów mówią o tym, jak zniszczą te państwa narodowe, zniszczą te wszystkie polskie kultury, piją wódkę i w pewnym momencie ten jeden polski rewolucjonista mówi do tego rosyjskiego rewolucjonisty: no wiesz, ja pamiętam, tutaj z babcią chodziłem do kościoła i tak mi się to przypomniało, dzieciństwo. A ten rosyjski mówi do niego: ach, wy Polacy, tylko ta Matka Boska i Matka Boska. I w tym momencie ten bohater Tur wstaje, miażdży krzesło i mówi tak: ja nie wierzę, ale od niej wara. To jest, proszę Państwa, to jest kwintesencja polskości. Innymi słowy, są pewne granice tego uniwersalizmu, również uniwersalizmu, czego się nazywa Unią Europejską, które może być tylko przekroczone z pogwałceniem wolności, bo wolność dzisiejszej Unii Europejskiej, czyli, znaczy trudno powiedzieć, co to jest ta Unia Europejska, ale w każdym razie wolność ta, która może jest najbardziej dominująca, jest wolnością tak naprawdę autokreacji moralnej z bardzo doskonałym tego słowa znaczeniu materialistycznym. Innymi słowy, jestem tym, kim się stwarzam. Ale jeżeli tym jestem, kim się stwarzam, to mam pełne prawo realizacji tego przeciwko innym. W związku z tym potrzebuję państwa do tego, żeby po prostu to w jakiś sposób w każdym momencie narzucić. To jest myślenie o wolności kompletnie przeciwstawne temu, które było myśleniem w pierwszej Rzeczypospolitej, gdzie każdy mógł sobie tworzyć swój własny świat i ta legenda tej pierwszej Rzeczypospolitej chyba nas przeniosła, bo kiedy Konstytucja 3 maja wyrzuciła gigantyczną rzeszę polskiej szlachty gołoty od głosowania, a to była, proszę Państwa, no, dominująca część tego narodu szlacheckiego, który posiadał prawa polityczne, to oni w gruncie rzeczy zostali z niczym i poszli gdzie? No, poszli w polską inteligencję XIX wieku, to ci szaleńcy robili te powstania. To oni przenieśli ten etos wolności, wściekłej wolności polskiej komu? Polskiemu chłopu. To ci polscy chłopi obronili potem wolność w 1920 roku. A to ci polscy chłopi, czego oni bronili? Przepraszam, że odbiegam tego od pierwszej Rzeczypospolitej. Czy oni bronili jakiejś Polski? Oni za bardzo nie wiedzieli, co to jest ta Polska. Ale wiedzieli jedno, że to, z czym walczą, to jest po prostu barbarzyństwo, że ten świat zabierze im ich poczucie wolności, tożsamości, tego, co jest dla niego najważniejsze.
I polskość, proszę Państwa, zawsze była swoistego rodzaju szacunkiem dla światów, które nie do końca mogły być zrozumiane, ale zawsze tutaj mogły znaleźć dom, również częściowo dzisiaj. To mam zresztą nadzieję, że będzie trwało. Dziękuję. I to samo pytanie do pana profesora o osiągnięcia I Rzeczypospolitej. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i w ogóle za umieszczenie tego panelu w tej niezwykle fascynującej konferencji. Ja może zacznę od krótkiej anegdotki. Gdy miałem jeszcze zaszczyt być ambasadorem Rzeczypospolitej w Londynie, spotkałem włoskiego księdza, takiego 30-paroletniego, który znakomicie mówił po polsku. I gdy mieliśmy taki krótki small talk, zapytałem go, skąd jest w tych Włoszech, a on mówi, a z Wenecji. Mówi, o, Serenissima Respublica. On mówi, no tak, tylko dwa kraje miały prawo do tego tytułu, Republika Wenecka i Rzeczpospolita. Ja mówię, no tak, no masz rację. A on dodał, no tak, ale wyście odzyskali niepodległość, a my jeszcze ciągle nie. Tak? I to jest... Dlaczego to jest ważne spostrzeżenie? Dlatego, że my trochę się zachowywaliśmy w III Rzeczpospolitej, tak jak tutaj pan poseł powiedział, jak... osoby nieświadome tego wielkiego dziedzictwa, którego jesteśmy spadkobiercami. Bardziej trochę jak tacy archeologowie, którzy czasami coś odkryją, wspomną o Włodkowicu albo wspomną o Konfederacji Warszawskiej, natomiast nie traktują tego jako pewien bagaż inspiracji, bagaż dziedzictwa, właśnie bagaż, który jest niezwykle ważną inspiracją dla budowy sprawnego, nowoczesnego państwa. Tutaj pan profesor Bernacki, na którego zajęcia z polskiej myśli politycznej już jako doktor, jako już naukowiec chodziłem zafascynowany, przypomniał o definicji Rzeczpospolitej. I rzeczywiście ta definicja w nas tkwi i ona jest bardzo mocno inna od tego, czego często niestety uczymy naszych uczniów w szkołach na przedmiocie wiedzy o społeczeństwie, o ile ten przedmiot jeszcze istnieje. W każdym razie tu nie chodzi o terytorium, władzę i ludność. Tutaj chodzi o wspólnotę wolnych obywateli, o Republikę właśnie, o Rzeczpospolitą. I to jest to dziedzictwo, które w nas tkwi. Wszystkie inne rzeczy są jak gdyby drugorzędne albo inaczej. Mają służyć tej Rzeczpospolitej, mają służyć temu myśleniu w kategoriach dobra wspólnego. I to jest jak gdyby niezwykle ważne. Znaczy bez tego nie jesteśmy w stanie zbudować sprawnego państwa, naprawić jego instytucji, reformować instytucji, też wiedząc, że one cały czas wymagają poprawy, naprawy. O czym szczególnie w XVI wieku nasi przodkowie dobrze wiedzieli. Kolejna bardzo ważna rzecz, 1795 rok, tutaj wspominaliśmy o rozbiorach i rzeczywiście pan profesor zwrócił uwagę, że Rzeczpospolita została rozebrana przez trzy absolutyzmy, które w ogóle nie znały konstytucji. Pierwsza konstytucja w Prusach czy w Austrii to jest dopiero połowa XIX wieku, w Rosji początek XX wieku. A tymczasem nawet zaborcy, próbując rządzić częścią przynajmniej ziem Rzeczpospolitej, nadawali im statuty albo pozwalali na jakiś rodzaj właśnie rządzenia konstytucyjnego. No, najsłynniejszą oczywiście konstytucją nadaną przez cara Aleksandra, napisaną przez Czartoryskiego. Ale to pokazuje, że te tradycje konstytucyjne są w Rzeczpospolitej, na ziemiach polskich czy na ziemiach środkowej Europy większe niż w większości krajów Europy Zachodniej. I to warto mieć tego świadomość. Tymczasem ta tradycja Rzeczpospolitej była bardzo często pomijana. Była pomijana przez nas samych, ale niestety jest także pomijana często w literaturze zachodniej. Więc tak bardzo istotne jest to, żeby to przypomnieć, bo nie ma tak naprawdę żadnego powodu, żeby nie korzystać w równej mierze z bogactwa i wiedzy i doświadczenia, które wytworzyły kraje Europy Zachodniej i z bogactwa, doświadczenia i osiągnięć, które zostały właśnie stworzone tutaj na ziemiach Rzeczpospolitej. I to jest, widzimy to szczególnie wyraźnie dzisiaj po 24 lutego. A te osiągnięcia ustrojowe no są rzeczywiście niezwykłe. Musimy na nie patrzeć zawsze w kontekście epoki. To bardzo łatwo się z dzisiejszej perspektywy ocenia naszych przodków i krytykuje i się dziwimy, że podjęli takie albo inne decyzje. Ale jak popatrzymy na dzisiejszą
z dzisiejszej perspektywy na Rzeczpospolitą, to jest trochę tak, jakbyśmy patrzyli na, z dzisiejszej perspektywy na Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. To też jest kraj, który ma wiele różnych niedociągnięć, który zapewne nie będzie wiecznym imperium i który ma bardzo podobne wady, ale też to nie jest przypadek, że wielu Polaków współtworząc Stany Zjednoczone Ameryki Północnej widziało w tym kontynuację myślenia republikańskiego, myślenia właśnie w kategoriach wolnościowych, w kategoriach praw obywatelskich. Dlaczego to jest tak bardzo ważne dzisiaj także? Bo to jest jeszcze jedna rzecz może, którą warto dodać po moich wspaniałych przedmówcach, a mianowicie, że też warto sobie uświadomić, że przynajmniej do II wojny światowej większość polskich elit miało świadomość nie tylko tego, że oni kontynuują tradycję Rzeczpospolitej, ale że kontynuują tradycję Republiki Rzymskiej. I to jest niezwykle ciekawe, to znaczy, że to właśnie tutaj jest przechowywany ten element wolnościowy, odrębny od myślenia absolutystycznego, odrębny od myślenia, w którym to władca, czy jakaś elita, czy jakaś oligarchia narzuca pewien sposób myślenia. Właśnie takiego myślenia oddolnego, tego właśnie, którym zachwycał się wspomniany tutaj Edmund Burke, czy bardzo wielu innych Europejczyków, ale też wielu nie rozumiało właśnie ustroju wolnościowego, ustroju, w którym nie ma takiego rygoru, czy takiego porządku, jak na przykład w Prusach książęcych, powiedzmy, w ten sposób. I ostatnia może myśl. My musimy z jednej strony, znaczy to jest nasze zadanie, lepiej zrozumieć tą Rzeczpospolitą, pokazać jej wymiar 400-letny, szukać w niej inspiracji, bo dzisiejsza Unia Europejska, o ile by lepiej funkcjonowała, gdyby więcej w niej było zasady wolni z wolnymi, równi z równymi, niż do tych zasad, które w tej chwili zaczynają dominować. To jest jak gdyby jedna ważne spostrzeżenie, ale też generalnie o ile Europa lepiej by funkcjonowała, gdyby doceniła także osiągnięcia Europy Środkowej, w tym w szczególności Rzeczpospolitej, także nasze osiągnięcia chociażby z ostatnich 30 lat, to warto sobie zwrócić uwagę, że my w wielu sprawach byliśmy stawiani przed dużo trudniejszymi dylematami i problemami niż bogate państwa Europy Zachodniej i radziliśmy sobie i radzimy sobie znacznie, znacznie lepiej bardzo, bardzo często. Więc to jest takie wspólne bogactwo. I teraz odrobina optymizmu. W ostatnich latach udało nam się dość mocno zaistnieć oczywiście w pewnych niszach, jeżeli chodzi o wiedzę o Rzeczpospolitej. To nie jest przypadek, że nie tak dawno, w zeszłym roku odsłanialiśmy pomnik Kochanowskiego w Stratfordzie i ten Kochanowski jest przyrównywany do Szekspira i pokazywany jako bardzo istotna inspiracja. To nie jest przypadek, że coraz więcej Brytyjczyków jest świadoma, że w Hamlecie są polskie ślady i nie są przypadkiem i są związane z poselstwem naszego ambasadora. To nie jest wreszcie przypadek, że w Aberdeen powstało Centrum Studiów Polsko-Litewskich i że profesor Robert Frost jest autorem teraz już prawie czy tomowego dzieła dotyczącego Unii Polsko-Litewskiej i przyciąga do tych badań coraz więcej osób z całego świata, ale zwraca uwagę na przykład na taką rzecz, i to jest ostatnia rzecz, bo mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie bardzo dynamiczna. Zwraca uwagę, że bardzo wielu Szkotów, Anglików patrzyło na wzory Unii, najdłuższej Unii w historii Europy, Unii Polsko-Litewskiej i rzeczywiście inspirowała się nią, ale mówi, no ale ta Unia z 1707 roku rzeczywiście dopuściła bodajże 40 Szkotów do obrad w Izbie Gmin, ale bez prawa głosu. Wolni z wolnymi, równi z równymi, to jest ta zasada, którą dzisiaj musimy promować i dzięki której mamy szacunek dla innych nacji, dla innych narodów. Chcemy je poznawać, chcemy z nimi współpracować, ale właśnie dlatego, że jesteśmy coraz bardziej pewni własnej tożsamości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To cały dzień dzisiaj zastanawiamy się tutaj wraz z naszymi gośćmi, jakie są składniki polskości, co nas wyróżnia w świetle no przecież toczącej się dyskusji o tworzeniu państwa europejskiego, czyli tożsamości europejskiej, która ma zamazać te elementy narodowej tożsamości. No i nasi paneliści tutaj dzisiaj, myślę, że najczęściej szukając tych składników polskości, najczęściej wymieniali chrześcijaństwo, wolność, mówili też o republikanizmie.
No właśnie, ale czy są jeszcze jakieś inne elementy, to z takim pytaniem może zostawię to w ostatniej wypowiedzi panów profesorów, czy są jeszcze jakieś elementy, które wyróżniały pierwszą Rzeczypospolitą na tle ówczesnej Europy, ówczesnego świata, z których możemy i powinniśmy być dumni, bo jeżeli chcemy nieść te osiągnięcia pierwszej Rzeczypospolitej Polski w Europę, to najpierw sami musimy sami musimy odrobić tą lekcję, nie w tym gronie, ale mówię w kontekście naszego społeczeństwa. Najpierw sami musimy być przekonani co do tego, musimy znać te osiągnięcia, żeby potem z dumą z nimi iść w świat. W związku z tym jeszcze takie prośba o pociągnięcie właśnie tego wątku. Panie profesorze. Dziękuję bardzo. Więc można tylko rzeczywiście tylko uzupełnić, bo po pierwsze, kiedy mówimy o trzech filarach cywilizacji zachodniej, no to wymieniamy filozofię grecką, prawo rzymskie i chrześcijaństwo. Zacznijmy od tego, co najczęściej w tej dyskusji się pojawiało, czyli mowa o chrześcijaństwie. Podkreślmy bardzo mocno w tym momencie, że nasi przodkowie, kiedy pisali o religii, kiedy pisali o Kościele, kiedy pisali o chrześcijaństwie z perspektywy tych, którzy związani byli w ten czy inny sposób z systemem władzy, więc uczestniczyli w sprawowaniu władzy, podkreślali rangę i znaczenie związku z Rzymem. Więc to nie jest jakieś tam chrześcijaństwo, ale chodziło tutaj o związek z Rzymem, a więc można odnaleźć u Stanisława Orzechowskiego, czy u Piotra Skargi, czy Szymona Starowolskiego, czy wielu innych autorów, proste stwierdzenie. Jeśli więź z Rzymem zostanie zerwana, wtedy Rzeczpospolita przestanie istnieć. Pamiętajmy o tym mówiliśmy wielokrotnie, ale ten związek z Rzymem, a więc uznanie związku z Rzymem za fundamentalny, odgrywało wielką rolę. Pamiętajmy, że to Stanisław Hodziusz zablokował te momentami zwariowane pomysły Zygmunta Augusta, aby ustanowić Kościół Narodowy. Byliśmy bardzo blisko pójścia do tak zwanej Europy, wkomponowania się w klimat ówczesnej Europy, a więc król zostaje głową Kościoła, otrzymuje władzę prawie absolutną. A więc chrześcijaństwo, ale w tym powiedziałbym kształcie, o którym tutaj mówiliśmy, i tolerancja, bo tutaj koledzy wspomnieli, to nie tylko przyjęcie husytów, opieka dla nich, tolerancja wobec nich, ale i braci morawskich, którzy byli prześladowani w całej Europie, a tutaj na ziemiach polskich mogli spokojnie funkcjonować. Wszystkie nurty, czy luterańskie, czy związane z Kalwinem, przedstawiciele tych nurtów mogli swobodnie nie tylko prowadzić swoje szkoły, ale wydawać również swoje książki. To jest ewenement na skalę światową. Więc chrześcijaństwo rzymskie, ale jednocześnie z tą otwartością. Ale jednocześnie, szanowni państwo, świadomość tych, którzy pisali, którzy mówili i przestrzegali. Polska jest ostoją dla cywilizacji, ostoją cywilizacji Zachodu. Jest przedmurzem chrześcijaństwa. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Turczyn nie spocznie, dopóki nie podbije całej Europy i islam nie zaleje tej Europy. To jest XVI wiek. To jest mowa o schizmatykach, wskazanie, że schizmatycy to prawosławni, którzy bardziej słuchają głosu cara i władcy niż głosu Boga. To heretycy, którzy w imię wolności mordują i zabijają. Proszę sprawdzić, ilu spalono czy powieszono. Mówi się, daje się przykład właśnie Serweta, który mógł swobodnie poruszać się, ale został spalony przez zwolenników Kalwina. Więc chrześcijaństwo tak, ale z tymi wskazaniami. Kiedy weźmiemy pod uwagę prawo, czyli to, co związane jest z prawem rzymskim, to przede wszystkim przyjęcie trypartycji prawa, trójpodziału prawa, uznanie, że istnieje prawo wieczne. Istnieje prawo naturalne, a więc ta część prawa, którą poznajemy za pomocą naszego rozumu. I wreszcie po trzecie, istnieje prawo ludzkie. I to prawo ludzkie, którego częścią zresztą jest jus gentium, o którym pisał Włodkowicz między innymi, ale prawo
ludzkie jest prawem i zasługuje na mianę, norma zasługuje na miano normy prawa tylko wtedy, kiedy nie jest sprzeczna z prawem naturalnym i z prawem wiecznym. To jest to myślenie polskie, to jest polski republikanizm, to jest mówienie o fundamentach. Proszę spojrzeć, tu profesor Bryk wspominał, wystarczy spojrzeć na model oświeceniowy, później na model pozytywistyczny, jeśli chodzi o koncepcję prawa i zobaczymy, że tam wystarczy wola suwerena. Wola suwerena, którym może być jakaś tam zbiorowość lub tak jak to definiowano w XVI wieku już za sprawą Bodena, to suweren jedna osoba może to prawo stanowić i narzucić wszystkim innym. Tradycja pierwszej Rzeczypospolitej to jest definiowanie prawa tylko poprzez pryzmat jego zgodności z prawem naturalnym i z prawem wiecznym. Kiedy mówimy o systemie władzy, to tak jak tutaj koledzy wspomnieli, ustrój mieszany, czyli ustrój republikański, który jest, są to trzy stany sejmujące, a więc jest to król, jest to senat i wreszcie jest to izba poselska. I szanowni państwo, my tę tradycję mieliśmy, ta tradycja nie wywodzi się tylko i wyłącznie z wieku XVI, bo jeśli sięgnąć do pism nawet Wincentego Kadłubka, czy wcześniej Gala Anonima, to widzimy bardzo wyraźnie, że jest mowa o tym, że władza może być sprawowana tylko za zgodą rządzonych, za zgodą tych, którzy tej władzy będą poddani, nigdy wbrew. Więc jeśli mówimy o pierwszej Rzeczypospolitej i tym fundamencie, to jest to właśnie prawo rzymskie. I wreszcie filozofia grecka. To jest rzeczywiście bardzo istotne i ważne. Polityka w pierwszej Rzeczypospolitej, czy w tej szerzej tego okresu wcześniejszego, bo i Stanisław ze Skarbimierza, czy Paweł Włodkowicz, Stanisław ze Skarbimierza w Mowach o Mądrości, bardzo mocno to podkreślał. Polityka to jest instrument, narzędzie etyki. Etyka jest nauką o dobru, więc polityka jest tylko realizacją tego, co my nazywamy dobrem wspólnym. Tutaj używano pojęcia cnoty, więc najprościej można powiedzieć tylko tyle. W zgodzie z filozofią grecką przyjmowaliśmy w pierwszej Rzeczypospolitej, że w każdym bycie zawierają się powinności. Jeśli mówimy ojciec, to cnotą jest ojcostwo. Jeśli mówimy matka, to jest to macierzyństwo. I to nie jest tak, jak tutaj pan profesor mówił, jak u Jana Jakuba Rousseau, który uważał, że cywilizacja jest czymś złym i trzeba zerwać ten gorset. Nie. W każdym bycie zawiera się powinność i w byciu politykiem zawiera się powinność realizacji dobra wspólnego, które jest dobrem, które realizowane jest dla całej wspólnoty i nie spoglądamy na to z perspektywy skrajnego indywidualizmu. Więc cnota w rozumieniu wypełnienia tych powinności, które są skojarzone z tym bytem, o którym mówimy. Czy to będzie ojciec, czy matka, czy syn, córka, polityk, nie wiem, księgowy i tak dalej, i tak dalej. To są powinności, które zawierają się właśnie w definicji każdego bytu. A więc mówimy tutaj też o pewnej tradycji, którą można określić mianem realizmu filozoficznego. To jest też myślenie o wspólnocie jako czymś realnie istniejącym. To dopiero czasy późniejsze wprowadzą to przekonanie, że nie istnieje coś takiego jak rodzina, tylko zbiorowość związana umową o charakterze cywilnoprawnym. Nie. Dla pierwszej Rzeczypospolitej, w tradycji pierwszej Rzeczypospolitej mieści się to myślenie właściwe dla tradycji filozofii greckiej. Rodzina jest realnym bytem. Wspólnota jest realnym bytem, tak jak w tym wypadku ta wspólnota poddanych, czy wspólnota, którą później będziemy nazywać narodem. Ona realnie istnieje, a więc ma swój desygnat. Proszę pomyśleć przez chwilę, XIX wiek, czas rozbiorów, a my mamy podręczniki Historia Polski. Bo dla nas, nawet dla naukowców, dla historyków, Polska w XIX wieku istniała, miała ten swój materialny byt. Notabene tutaj znów nawiązując do wypowiedzi pana profesora Bryka, to jest tak, że my z perspektywy pierwszej Rzeczypospolitej, obywateli pierwszej Rzeczypospolitej, spoglądaliśmy na tych, którzy dokonują tego dzieła zniszczenia, jak na barbarzyńców. Na barbarzyńców. A barbaria to jest
To jest system, w którym rządzi despota, ale rządzi niewolnikami. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak naprawdę my byliśmy przekonani, że czasy despocji dla ludu, dla narodu, ludzi wolnych muszą być i mają charakter chwilowy. Bo niemożliwym jest funkcjonowanie i życie ludzi wolnych w systemie takim, jak proponowała czy monarchia despotyczna rosyjska, czy pruska, czy monarchia rzymska jako monarchie absolutne. My byliśmy przekonani, że tę wolność odzyskamy. I co więcej, wracając do pojęcia wolności, również w rozumieniu greckim, wolnym można być nawet wtedy, kiedy w sensie formalnym jest się niewolnikiem. A więc Polacy byli wolni nawet w miejscach, tak jak tutaj profesor Roszkowski wspominał, nawet wtedy, kiedy byli w łagrach, nawet wtedy, kiedy byli w więzieniach, byli ludźmi wolnymi. Tutaj zawsze nasuwa mi się przykład Dostojewskiego, który nienawidził Polaków i polskości, a jednak w pamiętniku czy w pamiątce z domu umarłych opisał sytuację, jak on zazdrościł Polakom, bo byli Rosjanie w więzieniu i byli Polacy. Polacy, mimo że byli więźniami, to byli ludźmi wolnymi, dlatego że wolność to jest racjonalność, wolność to jest postępowanie w zgodzie z prawem naturalnym. A skoro tak, to nie podleganie wszystkim tym normom, które są nam narzucane, ale żadnego związku z prawem naturalnym czy z prawem wiecznym nie mają. To jest myślenie Polaków w czasie rozbiorowym, ale to jest ojciec Kolbe. To jest to, że można być wolnym od początku do końca. Kiedy mówimy o dziedzictwie I Rzeczypospolitej, więc pamiętajmy, to jest właśnie to po pierwsze prawo rzymskie, po drugie filozofia grecka i chrześcijaństwo. W XVI wieku, kiedy cała Europa wybrała Machiavellego, a więc uznanie, że polityka to jest tylko sztuka uwodzenia i sztuka skutecznego utrzymywania się przy władzy, czy skutecznego zdobywania władzy, my pozostawaliśmy przy polityce jako realizacji postulatu dobra wspólnego. Cała Europa poszła w kierunku monarchii absolutnej. My poszliśmy w kierunku i zachowaliśmy republikanizm. Pamiętajmy, ten przykład jest przykładem takim, który można by w finale skomentować tylko odwołując się znów do Mickiewicza, skoro mamy rok romantyzmu, do jego Ksiąg Narodu Polskiego, że to właśnie wolność była przyczyną upadku Rzeczypospolitej naród polski został złożony do grobu, ale zmartwychwstanie i uwolni nie tylko, i będzie wolnym nie tylko on sam, ale również uwolni wszystkie inne narody. Okazało się, że te słowa Mickiewicza no jednak się spełniły i to dosłownie. Pamiętajmy też, że Mickiewicz i tradycja romantyczna to jest również przekonanie, że przyjęcie rozwiązań właściwych dla republikanizmu polskiego, ale poszerzenie o warstwy niższe, mieszczaństwo i warstwę włościańską, będzie realizacją najdoskonalszego ustroju, ponieważ ustroju, który był sprawdzony, weryfikowany od czasów właściwie greckich, rzymskich, aż po wiek właśnie XVIII, czyli czasy I Rzeczypospolitej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I jeszcze finałowe głosy dla panów profesorów. Tak, już muszę poprosić o syntetyczne wypowiedzi. Dziękuję bardzo. No, strasznie dużo tutaj wątków i właściwie mówimy o tym temacie, aby w jakiś sposób to połączyć z dzisiejszym światem. Nawiążę może do tego Dostojewskiego. No, Chesterton, który jest takim, powiedzmy, rzeczywiście wyjątkową osobą, powiedział: nie spotkałem nigdy kogoś, kto nienawidzi Polski, a jednocześnie nie jest wyznawcą niewolnictwa. To jest takie stwierdzenie rzeczywiście istotne. Ale parę uwag takich ogólnych. Ja nie bronię tutaj chrześcijaństwa, czy powiedzmy tego kodu chrześcijańskiego, jako pewnej konfesyjności. Ja bronię chrześcijaństwa jako swoistego rodzaju miary życia wolności. To znaczy chrześcijaństwo stawia pewną tamę władzy politycznej, wielokrotnie żeśmy tutaj to powtarzali. I dlatego uderzenie dzisiaj w chrześcijaństwo, bardzo zresztą wyraźne i bardzo przemyślane, jest próbą wyeliminowania jedynego konkurenta do pewnego monizmu ideologicznego, który jest oparty na określonej antropologii. Nie sposób tego tutaj rozwinąć, to jest temat na dłuższą rozmowę,
ale rzeczywiście chrześcijaństwo jest tego typu przeszkodą. Uderzenie w Jana Pawła II jest uderzeniem właściwie w heroizm, który stoi za tym chrześcijaństwem. Innymi słowy, zredukowanie całego tego doświadczenia do doświadczenia jest niczym innym niż opresją, którą należy zostawić za sobą. Druga sprawa, która związana jest też z pierwszą Rzeczpospolitą, ja to na to zwracałem uwagę. Mam z profesorem Bernackim o tyle troszeczkę może bardziej realistyczne wyobrażenie, że ja nie mam wielkiego wyobrażenia o tej polskiej szlachcie. To była w gruncie rzeczy hałasta, która była oczywiście, chwileczkę, w tym sensie, że oni po prostu byli przekonani o życiu w najlepszym ustroju ludzi celebrujących swój zaścianek w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, czy innymi słowy, pozwól żyć i daj innym żyć, bo żyjemy w ustroju, który nam to zabezpiecza. Liberum veto to nie była żadna szaleńcza instytucja, tylko instytucja stworzona dla tego, co powiedział tutaj profesor Rzegocki, żeby wolne narody mogły w sposób cywilizowany poprzez ucieranie głosów dojść do pewnego rodzaju konsensusu, gdzie wszystkie strony miały swoistego rodzaju prawo zatrzymania dyskusji, aż będzie po prostu osiągnięta pewnego rodzaju porozumienie. To się potem zdegenerowało, ale generalnie rzecz biorąc to był ten istotny element. Ważnym elementem całej tradycji polskości i wolności jest ten antyimperialny rys. On tkwi od Kadłubka. W Kadłubku jest to pięknie powiedziane, to jest historia oczywiście mityczna, gdzie wysłannicy od Aleksandra Wielkiego przychodzą i żądają trybutu od polskiego ludu. Ci mówią, dostaniecie trybut, wypełniają ich żołądki złotem czy tam czymś, już nie pamiętam, i odsyłają. Nie chcesz sobie wziąć trybut, przyjdź tutaj i weź sobie sam. To jest to życie na pograniczu w tej dzikiej wolności. I ostatni element. Powiedziałem o tym XV wieku, gdzie wtedy polskie elity przełamały ten kod, tą próbę stworzenia Europy Środkowo-Wschodniej jako zadania do wypełnienia i do przekształcenia według pewnego wzoru zachodniego. Otóż ten sam model stosuje w tej chwili oczywiście Unia Europejska wobec Europy Środkowo-Wschodniej i też wobec Polski. To jest związane z tym oświeceniowym modelem, kiedy ten wektor południe-północ został przewekslowany na zachód-wschód. Innymi słowy, zachód, który jest awangardą cywilizacji i wschód, który jest generalnie rzecz biorąc czekający na wyniesienie do tego samego poziomu. W moim przekonaniu przełamanie tego kodu jest największym zadaniem polskich elit. W sytuacji dramatycznej oczywiście, bo te elity są tak straszliwie podzielone, że trudno powiedzieć, co z tym można zrobić. Ale zakończę jeszcze jedną taką anegdotą. Parę lat temu, no już książę Karol, obecny król Anglii, nie wiem, czy pan zna tą historię, tak? Nie wiem, co to. Tak mi to przekazywano, odwiedzał Muzeum Tatarów Polskich w Sokółce. W pewnym momencie zauważył, że wśród wojsk Jana III Sobieskiego pod Wiedniem znajdowały się oddziały jazdy tatarskiej. I mówi, jak to? To wy, muzułmanie, walczyliście po stronie chrześcijańskiego władcy przeciwko swoim braciom w wierze. I odpowiedziano mu, książę, nie walczyliśmy pod sztandarem katolickim przeciwko swoim braciom w wierze. Walczyliśmy pod sztandarem Rzeczpospolitej, której krzyż był znakiem tożsamościowym, w imię wolności, którą ona nam dała, też religijną, przeciwko despotii. To jest taka odpowiedź, która pokazuje oczywiście kwintesencję polskości, ale też pewnego rodzaju kod myślenia elit zachodnich, jak oni rozumieją wolność, jak oni rozumieją tą religijność, jak oni rozumieją ten w ogóle model urządzenia Europy. Myśmy się spóźnili do tej Europy. To znaczy ta Europa jest inna niż my, wychodząc z komunizmu, o niej sądziliśmy. Myśmy wracali do Europy, bo byliśmy zawsze jej częścią. Chcieliśmy odbudować to, co zostało tutaj zniszczone. Okazuje się, że to zniszczenie komunistyczne było pewnego rodzaju modelem brutalnej, ale jednak tej samej mentalności likwidowania przeszłości, którą Unia Europejska w jakiś sposób poprzez swoje społeczeństwa i poprzez tą rewolucję od 1968 roku i kulturę emancypacji z każdego relacyjnego i z każdego kulturowego
kontekstu tworzyła. To dlatego bardzo ciężko uznać komunizm za swoistego rodzaju antycywilizację wśród elit zachodnich, bo gdzieś podświadomie ten model modernizacji poprzez zniszczenie jest tam bardzo silnie widoczny. Dziękuję. Panie profesorze. No to niesamowite jest pytanie, ale tak naprawdę to jest pytanie o to, że przed nami wszystkim jest ogromne zadanie, żeby sięgać do historii. To jest 400 lat, jeżeli liczymy od Unii, pierwszej Unii w Krewie, aż do upadku, ale tak naprawdę wszyscy twierdzą, że ta Rzeczpospolita przetrwała znacznie, znacznie dłużej. Co więcej, jeżeli nie jesteśmy w stanie zrozumieć chociażby dzisiejszej rzeczywistości bez owego dziedzictwa, i to nie wiem, najczęściej obcokrajowcy dostrzegali to chociażby w polskim społeczeństwie w czasach Solidarności, to brytyjscy historycy pokazywali, że polska Solidarność to jest właściwie zachowanie jak robotników, zachowanie robotników właśnie w czasach protestów Solidarności, dyskusji, dbałość o transparentność, ale też połączenie religii z etyką i z polityką. To są elementy, które gdzieś przetrwały i które nawiązują właśnie do pierwszej Rzeczpospolitej. My dzisiaj potrzebujemy tych wszystkich inspiracji zarówno z niesamowitego projektu, jakim była Rzeczpospolita, cywilizacyjnego projektu, jak i z tych momentów chociażby z czasów powstań czy XX wieku, kiedy budowaliśmy państwo, i sprawne państwo. I poznając historię pierwszej Rzeczpospolitej, to każdy znajdzie coś fascynującego, to znaczy począwszy od husarii, tak, znaczy niesamowitej armii. Jak dzisiaj się zastanawiamy, dlaczego tak długo szlachta, obywatele zwlekali z powiększeniem armii, po co by była silniejsza armia, skoro mieli wybitnych żołnierzy i to nie armię zaciężną, tylko rzeczywiście wolnych obywateli, którzy sami się uzbrajali i którzy nie mieli sobie równych przez sto kilkadziesiąt lat, prawda? Więc, ale to nie jest jakaś taka rzecz, która jest dla nas ważna, no bo dzisiaj budujemy silną armię, być może nawet jeszcze silniejszą, ale jest cała masa takich znaków, które często już nie potrafimy odczytywać. Ja staram się i studentom, ale też obcokrajowcom pokazywać Zamek Królewski na Wawelu czy Zamek Królewski w Warszawie i mówić, no, owszem, to jest siedziba królów, warszawski zamek mniej, bo tam królowie rzadko nocowali, ale to są przede wszystkim siedziby parlamentów. Nie można zrozumieć historii Polski bez historii właśnie parlamentaryzmu, bez historii partycypacji w życiu obywatelskim, w życiu politycznym. Który nieustannie operował. Innymi słowy, nie zostały zbudowane. Natomiast Polski działał cały czas. No więc, ale jak działał? W tym parlamencie zasiadali wspólnie protestanci, katolicy i prawosławni. Jak o tym mówię ludziom we Francji, w Anglii czy gdziekolwiek gdzie, to nie są w stanie tego zrozumieć, pojąć, jak to jest w ogóle możliwe, tak? Że oni wspólnie wybierali też króla. Więc tych elementów mamy całą masę, a wracając do tych wojskowych, no to dla mnie to jest fascynujące, były takie odkrycia, choćby to, że lance, z których i lansjerzy, którzy ćwiczą w tej chwili brytyjscy z polskimi oddziałami na naszej ziemi, no to przyjęli lance od Polaków, prawda, po wojnach napoleońskich, a później te lance trafiły do Indii. Czy że ta brygada czołgów, która trafiła do Polski, ten oddział czołgów z Wielkiej Brytanii, no, ma jako herb syrenkę, prawda? I tych elementów, które łączą polską historię z wieloma innymi, jest cała masa. No, wczoraj byłem w Wiedniu i dlatego się przeziębiłem, przepraszam za to, ale no, nie da się myśleć o Wiedniu i konstytucjonalizmie i prawie wiedeńskim bez wpływu właśnie Polaków, szczególnie z Galicji, bez ich wpływu na reformy konstytucyjne lat 60., kiedy to rzeczywiście Austro-Węgry stały się krajem chociaż trochę przypominającym, nawiązującym do najszczytniejszych wolnościowych i tych samorządowych tradycji Rzeczpospolitej. Więc to, co jest najistotniejsze, to żeby poznawać tą historię, inspirować się nią i co więcej, dzielić się nią. Bo ja bym postawił taką hipotezę, że bez uroczystego, pięknego pogrzebu przywódców Powstania Styczniowego, które miało miejsce nie tak dawno w Wilnie, Kalinowskiego i Sierakowskiego, gdzie
polskie flagi i litewskie flagi i udział naszych prezydentów był niezwykle ważny, ale one wszystkie zniknęły w morzu flag białoruskich. Że to była ta kropla, która była jednym z przyczyn tych masowych protestów odrodzenia narodowego białoruskiego, które widzieliśmy. I to, co jest niezwykłego chyba w tej tradycji Rzeczpospolitej, że my nie chcemy, że my chcemy się nią dzielić. Że nam nie przeszkadza to, że Tadeusz Kościuszko zostanie przez Białorusinów uznany także za bohatera białoruskiego, tak jest uznawany za bohatera amerykańskiego, czy podobnie Pułaski. Wprost przeciwnie, my się bardzo cieszymy, że inni chcą nawiązywać do tej tradycji, że inni zaczynają rozumieć, że w tej tradycji chodzi o wolność i o wzajemny szacunek i to jest właściwie kluczowe. Gdy porównamy to ze sporami w Unii Europejskiej chociażby, z tą biedną Macedonią, którą my tak mocno wspieramy, żeby ona włączyła się, nie tylko Macedonia, ale w ogóle Zachodnie Bałkany, ale już teraz Macedonia Północna, spory o nazwę sprzed ponad 2000 lat. No, więc ja nie chcę tutaj podawać przykładów, bo mnie jako dyplomacie w tej chwili nie wypada różnych podawać porównań, ale jak zobaczymy także na przykład to teraz Bułgarów, którzy podnoszą kwestię języka macedońskiego, to wszystko jest drugorzędne. Wolni z wolnymi, równi z równymi i wtedy ta Europa naprawdę będzie zupełnie inna. Dziękuję. Proszę Państwa, bardzo dziękuję pan profesor Bernacki, pan profesor Bryk i pan profesor Rzegocki. Wielkie brawa.